Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj kolejną konferencję organizować w Wieliczce. Jest to konferencja, którą organizuje Uniwersytet Papieski. Bardzo dziękuję pani profesor i wszystkim, którzy dzisiaj współpracują z nami przy tej organizacji. Dzisiaj świat nauki, kultury i samorządu rozmawia o dziedzictwie kulturowym, rozmawia o turystyce, rozmawia o tym wszystkim, co nas otacza, jak zachować to dziedzictwo, które otrzymaliśmy od minionych pokoleń. Rozmawiamy również o obszarze turystycznym, jak przyjmować gości, jak przyjmować turystów. Ważne jest, abyśmy budowali taką strategię, aby w 2060 roku zobaczyć to, co jest najpiękniejsze również dzisiaj. Aby zachować to wszystko, co zostało stworzone również przez naszych przodków, nasze pokolenia poprzednie, po to, żeby funkcjonować w takim obszarze również uroku, piękna. I na tym polega dziedzictwo kulturowe. Ale turystyka też rządzi się swoim prawem. Jest to też również obszar komercji. Więc w tym obszarze komercyjnym też ważne jest, aby mieć swoje po prostu spostrzeżenia. Nazywamy to mieć swoje hamulce, tak aby to miało wszystko odpowiednią jakość. Też trzeba pamiętać, że Wieliczka to jest 29 miejscowości wokół. Tam są zespoły regionalne, tam są orkiestry, tam są gospodynie. To jest całe ciało, które chce jakby pokazać swoją kulturę. Te wszystkie miejscowości stają się atrakcyjne poprzez ludzi i to jest niesamowite. Przepytuję wszystkich gości, jakie mają marzenia. Jakie mają marzenia związane z branżami, które reprezentują. A jakie jest moje marzenie? Moje marzenie jest bardzo proste. Chciałabym, żeby ten projekt stał się taką trampoliną, taką platformą, gdzie zawsze każdy przedstawiciel branży turystycznej, eventowej, świata nauki i samorządowców będzie mógł przyjść i porozmawiać, bo rozmowa zawsze jest kreatywna. Rozmowa zawsze potrafi dawać impuls, dawać iskrę do realizacji cudownych wyzwań. Dotykaliśmy wątków związanych z kondycją książki i jej rolą w kształtowaniu czy budowaniu pamięci historycznej, z jej rolą w utrwalaniu dziedzictwa historycznego. Tematy szczególnie nam bliskie, które jeszcze mocniej wybrzmiewają w takim miejscu, jakim jest Wieliczka. Piękne, historyczne miasto o niezwykle bogatej historii. Dzięki gospodarzom tego miejsca, przede wszystkim burmistrzowi naszego miasta, panu Arturowi Koziołowi, który notabene jest autorem wydającym w naszym wydawnictwie, mamy sposobność zwrócić uwagę na wiele tych kwestii, które w czasach, w jakich się znajdujemy, nie tylko dla branży turystycznej, ale przede wszystkim dla kultury, są niezwykle, niezwykle istotne. Te głosy, które mamy okazję słyszeć, myślę, będą inspiracją i kanwą do dalszych rozważań, spotkań czy rozbudowania tej formuły prezentacji i dyskusji o problemach, z którymi mierzy się nie tylko kultura, ale branża turystyczna, samorządy. Nigdem mal sich in meine Kinderjahr, bin wie Hulen, wird mir alles klar. Wo soll das durchs Stiebele, wo es kommt am Ohne Glanz, sie blickt noch durchs Beinele, wo es ihr Kopf verpflanzt. Aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę.
Wielką.